Wystawa malarstwa Pauliny Hortyńskiej, zatytułowana Ślady, jest kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w ramach objazdowej Galerii Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków. Składają się na nią trzy cykle swobodnych abstrakcji, które powstały jako doktorat pod kierunkiem profesora Ryszarda Sekuły na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Inspiracją dla nich były ściany budynków Lizbony, Tbilisi i Lublina. Paulina Hortyńska urodziła się 25 stycznia 1977 roku w Lublinie. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 2004 roku w Zakładzie Malarstwa i Rysunku pod kierunkiem profesora Stanisława Żukowskiego. Studia podyplomowe podjęła w Cyprus College of Art, gdzie do 2008 roku studiowała malarstwo w pracowni profesora Stasa Paraskosa. Równocześnie w 2007 roku uzyskała dyplom z mozaiki artystycznej w Academy of Mosaic na Cyprze. W 2016 roku otrzymała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Promotorem pracy był profesor Ryszard Sekuła, recenzentami profesor Stanisław Baj i profesor Krzysztof Skarbek. Prace artystki były wystawiane w wielu galeriach na Cyprze i w Londynie. Cykl Ślady pokazany był też w Galerii Biblio w Lublinie, Galerii Bielańskiej w Warszawie oraz w Muzeum Historii Miasta Lublina. Pracuje w Katedrze Architektury Obrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wystawę zatytułowaną Ślady tworzy 10 obrazów malowanych techniką mieszaną na płótnie, ułożonych w trzy tematyczne cykle – Lizbona, Tbilisi, Lublin. Artystka wybrała właśnie te miasta, aby Lublin znalazł się mniej więcej pośrodku wyznaczonej przestrzeni geograficznej. Chciała zapisać wrażenia i emocje, zarówno własne, jak i napotkanych osób, towarzyszące jej podczas wędrówek po tych miejscach, a potem poprzez pryzmat obrazów zapisanych w pamięci porównać z nimi odczucia związane z powrotem do rodzinnego Lublina. Bezpośrednią inspiracją była obserwacja ścian napotkanych budynków oraz śladów w postaci odprysków i ubytków, które pozostawił na nich czas. Artystka starała się znaleźć dla nich malarskie odpowiedniki, posługując się przede wszystkim kolorem i fakturą jako podstawowymi środkami wyrazu. Obrazy są ciągami nieokreślonych znaków i kształtów, niefiguratywnymi, autonomicznymi układami linii, plam i barw. Tytuły sugerują interpretację emocji zapisanych na płótnie. Odczytamy tu radość, strach, nostalgię, spokój czy wręcz nudę. Dominującą cechą tych prac są plamy płaskich barw, silnie kontrastujące ze sobą, a także farba nakładana techniką impastu. Paulina Hortyńska tak mówi o swoich obrazach. W cyklu Lizbona cztery prace – swoboda, radość, spokój, nostalgia – swoje subiektywne odczucia skupiam na rozmytych konturach i pulsującej plamie barwnej przedmiotów. Intensywne kolory przedstawiam w wybranych kadrach fragmentów ścian. Róż symbolizuje zachodzące słońce, tyrkus i cyjan są symbolami dekoracyjnych mozaik i okiennic, a szmaragd jest kolorem morskiej wody. Bije od nich ciepło, radość i swoboda. Nieskomplikowane, proste kompozycje o lekkich, falistych kształtach
odnoszą się do zróżnicowanego na wielu poziomach układu ulic w mieście. Uformowane poziome, płynne linie są również nawiązaniem do kształtu fal. Pionowe układy są przedstawieniem wysokich i wąskich kamienic. W cyklu Tbilisi trzy obrazy: strach, żal, gniew. Suchy, ostry klimat i surowy, zardzewiały pejzaż starałam się uchwycić za pomocą odpowiedniej palety barwnej. Stosując brązy, czernie, umbrę, sienę i ugry, chciałam przekazać wrażenie pustki i zniszczeń z części pozostałych bram, dachów i parkanów z metalu. Ujęte kadry to dynamiczne, silne kompozycje przedstawiające ułamek z jakiegoś ogrodzenia czy dachu. Ukazują partie farby, jej odpryski i rdze. Odpryski symbolizują odległe czasy dobrobytu i to, co z nich pozostało, jakieś wspomnienie. Natomiast rude, ceglaste barwy rdzy są przeszłością, której następstwa są ciągle odczuwalne, teraźniejsze. W przypadku Lublina trzy obrazy: bezradność, nuda, zniechęcenie. Mglista i szara aura miasta od razu narzuciła mi monochromatyczny dobór barw. Kolory brunatne, beże, umbra, zgniłe zielenie, czerń i szeroki wachlarz szarości, od stalowych do mdłych i mysich, dominują w tym zestawie. Zgaszone i matowe są wyrazem braku energii i dynamiki w mieście. Smutek i melancholię symbolizują blade, rozbielone kolory. Eliptyczne, okrągłe kształty oraz pionowe, rytmiczne układy przedstawiają powtarzalność sytuacji i brak zmian. Płaskie, proste kompozycje ukazują monotonię i nudę, a wyżłobione wyrwy i dziury w tynkach – pustkę. Profesor Stanisław Baj w odniesieniu do cyklu Ślady powiedział: kolor miast jest pewną sumą ściągniętą do obrazów, sumą przeróżnych wrażeń z obserwacji i odczucia. Rodzaj koloru w naturalny sposób usymbolicznia sferę ducha miejsca, ducha miasta, ale jednocześnie artystka odnajduje i formuje go w sobie. Każde miasto posiada swój indywidualny charakter. Z niezwykłej złożoności, bogactwa tych miejsc, Paulina Hortyńska postanowiła wybrać coś w lapidarnym skrócie wizualnym, decydując się na zawężenie do obserwacji warstw malatury na fragmentach budowli. Artystka spróbowała je na nowo w swoich obrazach poukładać, stosując klasyczną zasadę kładzenia koloru na kolor, płaszczyzna na płaszczyznę, warstwa na warstwę, by w ten sposób powstała suma z nową wizualną jakością. Zdaniem profesora Krzysztofa Skarbka, jednym z bardziej istotnych środków wyrazu plastycznego jest w twórczym myśleniu autorki zmysłowa, strukturalna powierzchnia plamy barwnej, konstruująca powierzchnię obrazu. Malarce służą tu zestawienia niekonwencjonalnych technik i materiałów, takich jak piasek, żwir, tektura czy cement. Technologiczne eksperymenty w niezwykły sposób wzbogaciły malarskie materie jej płócien. Na nawarstwiających się powierzchniach impastów operowała ostrymi narzędziami, rytując w nich linie przypominające niezwykłe reliefy czy też z graffito. Wystawa Ślady, prezentowana w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, to otwarte na wieloznaczne odczytanie metafory trzech europejskich miast, odmiennie naznaczonych przez historię. Opowiadają o przestrzeni stworzonej przez człowieka,
która mówi o nim czasem więcej, niż on sam potrafiłby powiedzieć innym.